Sytuacja jest dramatyczna, bo musimy rozwiązać misję, która się nazywa Kapsuła Czasu. Jest w tym miejscu i my się nie możemy tam dostać, bo tu mamy... Aha. W ogóle nie wiem, o co chodzi, bo my tu lecimy, a niby nie możemy tu lecieć. Okej, też żeśmy zresearchowali. Dostępne są nowe badania. To zróbmy mu wisekcję. Chociaż tu możemy się ruszyć, co nie rozumiem. O, zajebiście. To już nie rozumiem. A, możemy lecieć tu. Czekajcie, bo może ja bym tu jednak poczekał chwilę i... Bo oni się tu leczą, nie? Nie wiem, co z tymi bazami robić. Placówka szkoleniowa. Najgorsze to, że nie mam tych samolotów, a ciężko je budować. Czy naprawdę ja muszę mieć aż 1000 ten, żeby go wybudować? No to jest strasznie drogi jest samolot. Tu są jakieś kwatery. Kurde, no nie mogę tych kwater, w ogóle nie mogę budować, bo jak wybuduję, to nie będę miał tego. Skończyło się. Dobra, lecimy tu w prawo. Z dala od potopu. Powiedziano nam, że Sinedrian pracuje nad rozpraszaniem mgły. To nie grzech, zatem go nie potępiamy, albowiem mgła to potop, co niesie zarówno życie, jak i śmierć. Nastawienie frakcji okolici do frakcji. Aha, widzicie. Ameryka Północna. Badane miejsce. Nie wykryliśmy żadnego zagrożenia, a w środku prawdopodobnie znajduje się coś przydatnego. Opuszczona baza wojskowa. O, materiały. Dobra, mogę zrobić samolot. Produkcja, pojazdy. No to niech robią te pojazdy. Okej. Kapsuła czasu. Badania miejsce. Z notatek Rodolfa Symesa wynika, iż jego pradziadek ukrył wiele dokumentów i próbek, w dużej mierze należących do organizacji poprzedzających projekt Phoenix. W kapsule czasu na Uniwersytecie Oglethorpe z samego kompleksu akademickiego niewiele zostało, ale kapsuła czasu nadal istnieje. Otworzył ją prawdopodobnie Symes. Pandorańska plaga nie dosięgła jeszcze kapsuły. Odzyskaj. Z notatek Symesa ciężko cokolwiek wyczytać. Najwyraźniej badał swego rodzaju wykopaliska archeologiczne i spisywał fragmenty przedpotopowych pism. Doprowadziło go to do następującego celu. Musimy odtworzyć pismo, aby dowiedzieć się, dokąd zmierzał. Dostępne są nowe badania. Aha, okej. The writings of my great-grandfather recount his mission to Oglethorpe University and the Time Vault. It was here in 1936 that he deposited the files, sealed aluminium containers that were locked away to be opened in 1,000 years. Did he know what those files contained? I'm not sure. He was a wily old devil. I have the documents before me now. They prove what I had previously only suspected. A technologically advanced hominin civilization existed on this planet long before Homo sapiens came along. They flourished until something destroyed them. But some of them must have survived, or where did the stories come from? Somehow, they must have won. I know that some of my operatives think I've lost it. It doesn't matter. I have to keep searching. If I find the answer, it will all have been worth it. Plagę przed istnieniem Jezusa. A może nawet to był sam Jezus. O, shit. Nie wiem, czy dam radę ich obronić. Chyba nie. O, tutaj trzeba się ruszyć. To są dla mnie ważniejsi, bo to moi kumple są. Dobra, O kurde, siła ataku 22. Poziom zagrożenia ekstremalny. No nie wiem, no rozpocznij misję, co zrobimy? Kurde, masakra. Problem jest taki, że oni zaczynają atakować w bardzo wielu miejscach na mapie. Ja nie wiem tak naprawdę, co tu robić, nie? A te frakcje też by same mogły coś powalczyć. Nie wiem, czemu one same nie walczą. Dobra, o shit. O. Co to jest? Działo blasterowe. Działo. Może oszołomić. Wyrzutnia mgły. O fuck, erupcja śmierci. Dobra, no to tak. Ja pierdzielę. Ci to by musieli do niego podejść i go po prostu czepnąć, nie? Nie wiem, na razie podbiegnę do niego. O fuck, a tu są jeszcze inni, no. Proponuję je złapać, ale trzeba znać sposób. A to nie można go po prostu sparaliżować? O shit. Powiem wam tak, ja nie mam pojęcia, co to jest, ale ja to nie jestem w stanie raczej tego zabić w jakiś konwencjonalny sposób. Najlepiej by było odwalić ręce, no ale to nie jest chyba takie proste. O shit, to ma 40 pancerza. To ja nie jestem w stanie w ogóle mu nic zrobić. Może go sparaliżuję, no nie wiem, zobaczymy. Mógłbym usproć. Ja nie ma szans, żebym ja to ramię. Kurde, 50 pancerza, masakra jakaś. Co za typ. No i tyle. I can do it. Teraz jest pytanie, bo tu mogę... Kurde, mi się wydaje, że on takie pierdolnie tamten imię nie będzie i tyle pograne, nie? Że nie wiem, czy to ma sens teraz bawienie się. Dobra, zobaczmy. O shit. Co on zrobi, powiedzcie mi. Ja pierdzielę. O, wykrył wroga. Zauważył mnie chyba. O, smołka puścił. W łeb dostał ode mnie. Za karę. Ucieka. Ja go złapię, mówię wam, ja go złapię, kurde, jeszcze, ja go jeszcze... O nie! Trzeba stać z różnych stron, bo będzie oszała miał. O nie, i ta mu teraz zrobi... O shit. Kurde, trzeba by to było wczytać, trzeba to jakoś wymyśleć, wiecie, co z tym zrobić z tym. O Jezu, tu ich jest więcej. Może najpierw małych pokonać. Co znaczy, że muszę mieć Master Balla na niego. O, nieźle zebrał. Dobra, wiecie co, inaczej to zrobimy, no bo jakoś to trzeba pokonać, tak? Tego bydlaka, on może strzelać pewnie tą smokiem po całej mapie, ale on ma w ręce jeszcze jakieś wyrzutnie rakiet. Nie? No i teraz się gra znów zawiesiła, ale ona się odwiesi, spokojnie. No. Szybko. Wczoraj też tak było, się naprawiło. No. Napraw się, gro. Ja myślę, żeby tych najpierw rozwalić, tych, którzy tu są. No gro, napraw się. I tak muszę ją wczytać, może zrestartować. Dobra, Alt F4. Nie wiem, wczoraj tak się zrobiło, ale jakoś się tam wczytała w końcu ta gra, nie? Dobrze, że mamy save'a przed tym ruchem i tak chcieliśmy wczytać. No więc ja bym poszedł, po prostu rozwalił tych po lewej najpierw. Tylko że oni chcą tych ludzi pozabijać wszystkich. Jak oni mi ich zabiją, to i tak jest misja przegrana. No i jeszcze jest opcja, że ja tych wszystkich ludzi uratuję. Tylko że żeby ich uratować, to trzeba ich doprowadzić gdzieś do wyjścia. Ja nie wiem, czy to jest możliwe z tymi wszystkimi przeciwnikami po drodze. Wątpię. I na pewno tą syrenę trzeba by było załatwić bardzo szybko. Bo ona może przejmować, no chyba że i głowę po prostu rozwalić, ale to też nie jest takie hopsiu. No można ludzi ewakuować poza mapę, ale nie wiem dokładnie jak to robić. Znaczy, czy jak ich ewakuuje, no oni mogą zginąć po drodze, nie? Nie wierzę, że tamten ma 50 armora. To jest jakaś przesada. Te nawet moje czołgi mają po 30. Chociaż no, może one nie są najlepszym przykładem. Mhm. Dobra, czyli teraz tak, tu nie zrobimy nic. A mamy już syrenę złapaną na wiwisekcję, czy nie? Chyba nie. Fajnie by było ją złapać. Problem jest taki, że żeby ją złapać na wiwisekcję, target. Nic jej nie zrobiłem prawie. No choice but to keep going. I can do it. Niestety. Steady. Smells like trouble. Mhm. Ta nie będzie chciała zginąć. Ile on ma HP? Kurde, bo ja się boję, że ten podejdzie i ugryzie i wiecie, i mi zajdzie typ. Z tego pistoletu typa strzelę. O, ten w ogóle jakiś słabiutki jest. O, shit. No dobra, nie tak to miało być. Słabo to wygląda, ja też za osłonami nawet się nie chowam. A, dajcie spokój. Pewnie zginę teraz. Za ten bydlak. Mówicie, że on nie moim zdaniem on rakietami strzeli. A nie, smokiem. A co ten smok w ogóle robi? Okej. Okay. O, tarcze będą rozstawiać, więc spoko. Kurde, opluł mi kogoś. Zabiera punkty woli i ukrywa wrogów. I co, ugryzie go czy nie? Kurde, no i zginął. Nie może tak być. Ona ukrywa, ale to mi nie przeszkadza, że ona ukrywa wrogów. Aha, i oni paniki dostają od tego wszystkiego. No ale muszę mu ten łeb rozwalić, głupi, bo kurde. Może tam na górę się jakoś spiąć i go po prostu ostrzelać, a tym z shotgunem kogoś innego spróbować. Wiecie, tym... Tutaj nie. Żeby po prostu za blisko do niego nie podejść. Nie mają jeszcze kontuzji tej głowy. Dobra, ma kontuzję głowy, czyli tak jakby ta głowa mi już nie przeszkadza. Sobie mogę podejść. Ci mogą sobie uciec, nie? Może im się uda. Aha, on już ma mniej niż 2T. No dobra. Jak tak to jest, to... To nie wiem, gdzie on by mógł iść. Ten by mógł tu iść i zobaczyć, co uzbiera. Może jakieś fajne bronie. O kurde, jakiś młotek. Jakieś fajne rzeczy. No dobra. Aha, bo ja mam i tak zabić wszystkich przeciwników. To może zacznijmy od tych przeciwników w takim razie. Chociaż kurde, on mi jest tu potrzebny tak naprawdę. No jakbym sobie nim tu poszedł na górę i tam do nich podbiegł. Ja bym też go mógł poleczyć. No, zapiszę jeszcze na nowym zapisie. Mógłbym go też po prostu poleczyć i tyle. Przecież ona tu wygląda, jakby miała zginąć zaraz. No ja nie jestem pewien, czy czekajcie, jeszcze tym podejdę, bo wydaje mi się, że te strzały trochę lepiej mi teraz poszły. Kurde, ile jeszcze życia zostało? 117. Czy jestem 117 jednym strzałem wyrzucić? W stanie. Kurde, no nie wiem. Spróbuję się tu przenieść. O, nie no, zajebiście. Najgorzej. A to się mogło udać. W tym momencie to trochę fail. No i ona go przyjdzie zgnieść, nie? Bez sensu. No dobra, ale zobaczmy. Siema, Conan. A gdzie on to puścił? O, shit. Czemu oni turę kończą po jednym strzale? I nie robią w ogóle... Aha, bo oni szczypce mają. No i ta podejdzie i go przetnie. To był zły pomysł, żeby tu podchodzić. Tak, znaczy pomysł nie był najgorszy. I nie wiem, co to jest w ogóle zatrucie 120, że co 120 na rundę dostaje damage'u? Ale mają zeza, zajebiście. Jakby on teraz od tej syrenki nie dostał. O, nie dostanie od niej. Bo ona postanowiła pójść tutaj. Aha, i teraz ten znów zginął. No on jest jakiś taki kurde poszkodowany. Czemu oni mają tak mało motywacji? Że wystarczy, że jeden padnie, już panika. Nic, to w takim razie co, rozwalić mu łeb i uciec może? Bo to tylko o to chodzi. Jak mu łeb rozwalę, to już nie będzie nas Nie, popatrzcie, mogę tu polecieć, strzelić mu w ten głupi łeb i gdzieś po prostu uciec. A on już, mu już ten łeb nie działa i tak. A jakbyśmy zrobili tak, ja bym rzucił, o na przykład tak. Wiecie, o co chodzi? A, bo on teraz zabił i ma dodatkowy punkt akcji, to jakoś tak jest, czy tam wola mu doszła. Aż se zapiszę, czekajcie, bo on jest dobry, bo on dodatkowe punkty akcji on dostaje za to, że chodzi. Patrzcie. Jakbyśmy na przykład tu poszli. To jestem w stanie mu w dupę strzelić, ale nie wiem, czy tego zabiję. Muszę to zobaczyć. Dobra. I on znów powinien dostać punkt woli. Nie. Miał takiego perka. Coś nie działa. No i mam jeszcze tutaj typa, tak? Aha. Nie wiem, jaki tu będzie widok stąd. Kurde, sam nie wiem. A, podejdę nim tutaj. Dobra, zobaczymy, co się stanie. Ten spanikował, czyli będzie uciekał, tak? Jak w twojej postaci zostanie mało punktów woli, to po śmierci członka drużyny straci ich kilka i może spaść. Aha, o to chodzi, no tak. Dobra, dziękuję. No ja się zastanawiam, jak to się liczy. Co on się tak kręci? Jak smród w gaciach. Może też spanikował, patrzcie. Ty, w ogóle nic nie zrobił. Co za koleś. Czemu minus 2 punkty woli dostali? Ktoś umarł mi? To tak. Dobra, bo ja w ogóle będę teraz odzyskiwał punkty woli. Więc potrzebuję... Aha, to tak tego nie zrobię. Mogę tu podejść na przykład. O, shit, tu jest jeszcze jeden w środku. Psioniczny, to niedobrze. Dobra, jestem ciekaw, czy jak ty mi ucieknę, to na przykład punkty woli dostanę jakieś. Dobra. Ty mi powiedz, w kogo ty możesz strzelić? W tego, w te... Aha, nie, tego. No chyba, że my tutaj bierzemy, idziemy, bo ja go mogę strzelić. Po prostu. Dobra, niech on go dobije. Oni wszyscy dostali plus 2 punkty woli, czy jak to się stało? Chyba nie. Nie wiem, przydałoby się tym bliżej podejść, ale się... Aha, ten znów spanikował, zajebiście, dobra. To nie jest źle, nie jest najgorzej, że tak powiem. No dobra, wstrzelmy się gdzieś tutaj nim. Dobra, jestem w stanie tu wbiec i uciec stąd jednocześnie. O, świetnie, jestem w stanie tego podnieść. Tym mogę uciec gdzieś, na przykład tu. Nie. Będzie seria RPG z goniem w nowe Divinity. Jak będzie nowe, to jasne. A to nowe to nie jest jakiś Tactics? Takie wiecie? Nie! Nie ta postać. O, shit. Kurde, nie tą postacią chciałem zrobić ruch, chciałem tym uciec. No i teraz mam albo tu zostaję, albo gdzieś spieprza mnie. No ja bym się wolał nim wycofać raczej. Sam nie wiem gdzie tak naprawdę. Chyba tu. No i co teraz mamy? Aha, bo w ogóle mam jeszcze tutaj tego typa z karabinem. O, idealnie. Kurde. A ten? Dupa. Spróbujemy. Ryzyk fizyk, co? Chociaż czekajcie. A nie, bo 2 razy tego nie zrobię. Muszę też przetransportować gdzieś tu bliżej i go mieć większą szansę, że go trafię, nie? Dobra, przetransportujmy się. Co to jest? W ogóle co on ma na ręce? Ale mu życia znalazło. No dobra. No zobaczmy, ten se umarł. Ten to znów w jakąś panikę wpadł. Ten się zaczyna kręcić. Mam nadzieję, że nie walnie smokiem w nas. W ogóle jestem ciekaw, jak go zabić. To mnie zastanawia bardziej. Fuck yo. Ale dostał obrażeń za 6. Tylko żeby ten nikogo nie ubił. Nie, nie ubił. Kurde, ten pewnie w siłę psi użyje. Chociaż zrobił 2 kroki, to już powinien... O, shit. No niedobrze, niedobrze. Dobra, no to teraz mamy tak. Ten właściwie mógłby tu podbiec i zacząć tego paraliżować. Ten by mógł zrobić dokładnie to samo. Nie tym, tylko tym. Dobra. Ta teraz się ten się uwolnił, więc mogę sobie... Aha. O Jezu, ja mu i tak muszę łeb rozwalić? O, świetnie, to ramię mu odstrzeliłem, co chciałem. Strasznie jakby słabą celowność mam w tamtego typa, nie wiem czemu. On może mało damage'u ma. A, jeszcze w ogóle tego mam. A, nie, no to zajebiście, dobra, to tu nie ma szans ten typ ze mną w tym momencie. To niepotrzebnie do tego strzelałem. Dobra, tego trzeba uwolnić. Ten też niech se tu podbiegnie. Nad Baldur's Gate 3, nie no, Baldur's Gate, ale z ogoniem się nie da Baldur's Gate grać, bo to na pewno nie będzie multi. Chociaż kto wie, to jest Baldur's Gate 3, nie bez powodu jest wyższy numerek, nie? Ten żuk zdecydowanie nie wie co robi, bo... O kurde, coś robi, czekajcie, będzie strzelał do nich. Mam nadzieję, że nie niczym groźnym. Z kimś smokiem. On ma szczypce. O shit, ale mamy bardzo dużo pancerza. O fuck, ale dostał. Ty, a gdzie jest ta nasza baba? Czy ja mu muszę głowę rozwalić, żeby on... Wiecie co, zapiszę sobie. Bo chcę do tego podejść i zobaczyć, co on może mi pomóc tutaj, w czym. Dupa ma 60. Zrobiłem mu coś w ogóle? Ty, czekajcie, bo ja mu chyba nic nie zrobiłem. O kurde. No, no to może tamtego jednak. Ale chcą uwalić, jak on w nic nie dostaje. O, dostał centralnie w lufę. Mi chyba starczy. Tylko że teraz mnie ten mój będzie strzelał, nie? Aha, jeszcze ten. Jeżeli zamierzasz zabić Scyllę, to przeczytaj jej umiejętności specjalne po śmierci, żebyś nie był zdziwiony. Aha, dobra, zaraz zobaczę. Ja, znaczy nie zamierzam jej zabić. Nie chcę zabijać Syrenki, chciałem jej głowę odwalić, bo mi przejęła jedną postać i mi się wydaje, że ta postać teraz będzie mnie atakować. Kurde, po co jej te działa? No właśnie, ten mnie martwi. A, jest. Dobra, kurde, wiecie co? Musimy to cofnąć i odwalić mu ten, odwalić mu łeb temu. Bo podobno jak się temu przejmującemu odłamie łeb, to wszystko jest git, nie? Znaczy odzyskamy postać, ale to trzeba zrobić. Czyli snajperem strzelimy w jej łeb i tamtym też strzelimy w łeb. W ogóle wszystkim w łeb i w łeb będzie git. Bo Syrenka nam przejęła postać jedną. Ale myślałem, że ta Scylla to będzie coś mocniejszego, nie? Dobra, na jakim jesteśmy etapie? Aha. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy na etapie takim. Dobra, że tak naprawdę to moglibyśmy zrobić tak. Snajper. To shoot like this. Okej. Teraz tak, ty. Ready to fire. I co, kontrola przerwana? Czekajcie, co się dzieje? No nie wiem. Dobra, zobaczymy, czy to się przerwało, czy nie. Co on ma za status? Taki status kontrolny nad... to chyba nie zadziała, co? Sprinting to position. Teraz ten, aha, i on z tym shotgunem. Że jak syrena i kontrolowana postać z punkty woli, to wtedy się przerwa kontrola, ale nie wiem. No właśnie chyba nie. No ten shotgun to tu średnio działa, z tego co widzę. Patrzcie. Dobra, głowę mogę mu piznąć i coś z tego będzie. Widzę, że robię damage. Okej. No on się raczej w tym dymie nie skryje, co? O shit. I co to znaczy, jak oszołomiono? Dobra, tu już nie ma kontroli umysłu. Aha. Co ja ją tu podprowadzę? Tej dam leczenie. Niech ją poleczy. A ty se gdzieś idź tutaj na przykład. Nie wiem, tu bym poszedł, żeby on nie mógł za daleko chodzić. Mi się wydaje, że on się czuje osaczony, dlatego on tak dziwnie działa. Znaczy, że atakuje mu. Aha, bo on jeszcze w tył będzie szedł. Kurde! Uciekł mi gdzieś. Mogę jeszcze sparaliżować swoją przejętą postać. Aha, okej. Okej. No to teraz tak. O, shit. Ej. No to bicie, kurde. Chyba że mu głowę można odwalić na przykład i wtedy... Boję się tego działa blasterowego, jak on zacznie tym walić do mnie. What? Ready to fire. Go jestem w stanie zabić, ale czy ja go chcę zabić? Musi iść do przodu, bo nie ma się gdzie ruszyć. Chyba że walnie atakiem sobie... O kurde, gdzie on jeszcze idzie? To jeszcze dalej do tyłu. Jezu. No nie wiem, może teraz... Może teraz się go uda. Wiecie, o co chodzi. Dobra, stanę tutaj, żeby mi już tu nie uciekł w tą stronę. Kurde. Ale czemu nie może w głowę strzelić? Coś jest nie tak. Sensu. Ktoś... Snajper i berserker mają przełamanie. No tak, ale to przełamanie to przełamuje mi tylko kawałek jakiegoś pancerza tam na jakimś jednym elemencie, nie? Aha, bo ja nie mam amunicji. A, zajebiście. To może podejdę bliżej po prostu, bo nie ma co mu w tą dupkę walić, jak to nic nie robi damage'u. Aha, ten też nie ma. O Jezu, a ten w ogóle nie ma amunicji z tego, co widzę. Co to jest? Czemu nie mogę rzucić? Dobra, teraz w niego rzucę. A to kto to jest? Aha, to jest ta, co strzela, dobra. Nie no, fajnie, że mu coś robię, nie? Co mu się stało? Te smoki to se może puszczać. Dziwię się, że nie strzela z tych rakiet, które ma w łapach. Może ma za mało punktów akcji albo coś w tym rodzaju. No choice but to keep going. Dobra, ja się poleczę. Ten też ma przełamanie. Zobaczymy, czy to zadziała. Kurde, minus 50 pancerz. Ale nic to nie robi. On po prostu... O! Dostał. Okej, czyli to nie jest tak źle, jak mi się wydawało. Ale jak ona to zrobiła, że minus 50 pancerz? To będzie na stałe, czy tak po prostu zaraz zniknie? Aha, tułów. Dobra, moi drodzy, ja nie mam troszeczkę pojęcia, jak to teraz rozwiązać. Bo zbiłem, nie wiem na jakiej zasadzie działa to zbijanie pancerza, więc ja odzyskam tą punkty. Tutaj po prostu dam tryb czuwania i czuwanie, nie? No bo ja bym najchętniej poparaliżował, kurde, i do więzionka. Ty, może on ucieknie... Uciekł za mapę mi! O, skubany! O, fakt, trzeba go było otoczyć. No dobra, nieważne. Wiecie co, ale ja byłem ze strony, gdzie jest głowa i zwaliłem i nie ten, ale tułów też dostał. Może tułów musi nie mieć pancerza. Okej, pozbierało mi te itemy. Moim zadaniem nie jest patrzenie na powierzchnię, lecz dostrzeganie prawdy wewnątrz. W co wierzycie? Czy rozumiecie, że nie ma już powrotu do świata sprzed powodzi, ponieważ to właśnie natura tego świata spowodowała jego upadek? Jeżeli tak, to znaczy, że pojmujecie głupotę tych, którzy marzą o starym świecie i będziecie gotowi. No ja tak. Przesłam wam współrzędne świętego miejsca. W tym miejscu rodziło się dziecię o ciele udoskonalonym przez Anu i umyślnie przeżartym przez zarazę. Zwiastun tego, co nadchodzi. Ale teraz poganie z Nowego Jerycha zajmują to błogosławione miejsce i nie chcą go opuścić. Przepędźcie ich i dowiedzcie swego oddania naszej sprawie. Czwarta inicjacja. Oddziaływanie telepatyczne. Jakieś tam rzeczy dałem do badań. Dyplomacja. A kurde, no to ja bym tam chciał polecieć, tylko problem jest taki, że mam jeszcze znaleźć... Ukończ wiwisekcja syreny, okej. No i ta Ameryka Północna, nie? No nie wiem, zbadałbym to miejsce. Patrzcie tu. Gdzie tam? Kurde, niedobrze oni tu dostają. I ta czwarta inicjacja. Wysoki, poziom zagrożenia wysoki, ale zasoby moglibyśmy zdobyć. Dobra, moi drodzy, przerwę robimy.